Społeczeństwu się daje cokolwiek tylko dlatego, że człowiek współżyje seksualnie z inną osobą, albo że się rozmnaża. Ja nie mam dzieci. Ja nic nie dałam społeczeństwu. Jestem zupełnie bezproduktywna. Bardzo przepraszam, ja protestuję. Dzielimy z panią posłanką Pawłowicz akurat sytuację taką, że i ona nie ma dzieci, i ja nie mam dzieci. Prawdopodobnie ona uważa, że coś społeczeństwu daje, uważam, że daje również coś ja. Prawdopodobnie obie mamy rację, ale w tym zakresie, że coś dajemy, a nie w tym zakresie, kiedy ona argumentuje, że akurat, ludzie o orientacji seksualnej innej niż, jak rozumiem, jej, że tak powiem, są bezwartościowi. A w ogóle, co za argumenty, ludzie bezwartościowi. Ja pamiętam, w latach 70. akurat jechałam z Meksyku przez Kubę. To był ten okres, kiedy z Kuby eksportowano samolotami ludzi, którzy uciekli na teren różnych ambasad, żeby wyjechać z Kuby. Dla mnie to zrobiło ogromne wrażenie, bo w tym czasie, jak ja byłam na lotnisku i czekałam na swój samolot, ich transportowano całymi takimi zwartymi, w zartym szyku, młodzi stosunkowo ludzie, bez bagażu, no bo tak jak stali, tak uciekli, i wyjący tłum, oczywiście zorganizowany, wył, guzanos, robactwo. W Afryce, przepraszam, jak mordowano Tutsi Hutu. To przecież też, zdaje się, coś krzyczono o robactwie. No ja przepraszam bardzo, no to my tak będziemy opowiadali sobie, że nic nie dają, że to jest odpad społeczny. No. A i tutaj akurat się bardzo różnimy z panią posłanką Pawłowicz.